Zdrowia. Komuniści marzą o masakrze. To jest makabra. Międzynarodówka komunistyczna marzy o masakrze w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ja podejrzewałem, obawiałem się, że dojdzie do zamieszek, dojdzie do krwawych rozruchów związanych z obaleniem systemu. I kiedy koronawirus chiński, panika 19 się zaczynała, no to myślałem, że po 3-4 tygodniach ludzie po prostu zaczną się buntować. No nie zaczęli się buntować. Troszeczkę się skarżą właściciele, biznesmeni się skarżą, właściciele restauracji, właściciele różnych małych kompanii. Wszyscy podatnicy, którzy się skarżą, byli ścigani przez rząd, oskarżani przez to, że nie respektują odległości, że nie noszą maseczek. Wszystkie takie kretyńskie bzdury i ludzie, którzy pracują, którzy płacą podatki, po prostu byli kopani. No a teraz banda bandziorów komunistycznych, najróżniejszych agitatorów i ludzi, którzy robią zamieszanie. Ludzie, którzy jadą na fali i po prostu chcą zniszczyć Amerykę. Antifa, czyli antyfaszyści, no w zasadzie komuniści, tak? Czyli komuniści myślą, że rozwalą amerykański system, bo jest skorumpowany, zdegenerowany, no i że ta przemoc to jest jakimś środkiem legalnym środkiem. Oni są przekonani, że oni mają prawo do tego. No straszne to jest. Komuniści marzą o masakrze. Teraz jest pytanie, czy Trump wprowadzi wojsko, czy Trump prowadzi wojsko na ulicę. No są takie rozmowy, są takie wspomnienia, są takie sugestie, nawet od Trumpa. W poniedziałek wszystkim tym gubernatorom stanów, no bo Ameryka ma 50 stanów, i one są rządzone przez gubernatorów. Niektóre stany są tak duże, jak niektóre kraje, czy parę krajów w Europie. No i to są Stany Zjednoczone Ameryki, także te 50 stanów są zjednoczone. No i Stany Zjednoczone rządzą się same. W kongresie jest 100 senatorów, czyli po dwóch z każdego stanu i 435 reprezentantów, także oni w Waszyngtonie są, no ale każdy stan ma swoich tam 100, 150, 200 reprezentantów i senatorów na poziomie stanowym, także to jest taka organizacja. No i Stany mają National Guard, czyli takie Gwardię Narodową, czyli tą obronę narodową i ona podchodzi pod dyrektywy czy rozkazy stanowe, no i jest armia. Armia no to w zasadzie ma walczyć z przeciwnikiem z zewnątrz. Nie powinna walczyć, poza zwalczaniem wroga, jeżeli by się pojawił. No i Trump teraz powiedział wszystkim tym gubernatorom, że oni muszą się zdominować wszystkich bandziorów, którzy rozrabiają, którzy podpalają sklepy, podpalają budynki, podpalają stacje telewizyjne CNN, która ich tak broni, podpalają radiowozy i tak dalej, i tak dalej. No i mówił tak, jak mówił. On zawsze mówi twardo, ostro, no ale prawdziwie. No ale ma rację w tym względzie, że jednak najważniejsze zobowiązanie czy stanu, czy kraju, czy gubernatora, czy policji, to jest obrona obywatela, tak? Obywatel płaci podatki i obywatel płaci podatki po to, żeby był zabezpieczony. Jeżeli jest niewinny, no to musi być zabezpieczony przed wszystkimi tymi bandziorami, którzy wyszli na ulicę. No i on dał taki malutki znak, że mogą wyjść na ulicę. Jeden z generałów rozmawiał z gubernatorami. No i w zasadzie, jak oni reagują dla tych właścicieli sklepów, jak oni reagują do tych kierowców ciężarówek, którzy są bici, jak oni reagują
na to, jak policja jest traktowana. No i prezydent. Prezydent ma prawo konstytucyjne z 1807 roku. To jest prawo, jeżeli jest powstanie, no to jeżeli jest powstanie, czyli taki zryw niekonstytucyjny, no to to jest, to ma prawo właśnie ogłosić taki stan i wtedy wojsko ma prawo wejść. No i teraz wygląda na to, że to nie są protesty pokojowe, no bo zaczynają się jednak rozruchy, zamieszki, podpalenia i tak dalej. To podchodzi to wszystko pod tego rodzaju prawo. Ktoś może pomyśleć, że on nie ma tego prawa, ale dodatkowo to jest taki posse comitatus, czyli to jest z łaciny określenie, które zabraniało w 1878 roku dla odmiany ingerencji wojska amerykańskiego na ziemi amerykańskiej. No ale właśnie tak jak zwykle daje zezwolenie, kiedy jest stan wyjątkowy, czy kiedy są jakieś takie zamieszki rewolucyjne. George H.W. Bush w 1902 roku wysłał wojsko do Los Angeles wtedy, kiedy był tam Rodney King. Rodney King to następny czarnoskóry bandzior, który narozrabiał, który był tam ścigany, zginął. No i pół Los Angeles teraz wtedy było spalone, w 1902 roku. Teraz w 2020 rok jest następny bandzior, który był nagazowany na amfetaminie, wszedł do sklepu, do delikatesów, dał fałszywe 20-dolarówkę, Hindus się zdenerwował, zadzwonił na policję, później lał się facet z policją w samochodzie, później poza samochodem, no i ludzie mówią, że policja powinna mu dać jakiś innym rodzajem, powinni go unieszkodliwić, Nelsona mu założyć, cios z karate, czy coś takiego, na policjant go tam przycisnął. No, przycisnął go trochę przy szyi, przy karku, no i powiedzieli, że po prostu został zagnieciony, uduszony. No, jedna sekcja pokazuje tak, druga sekcja pokazuje, że nie. No, ale dobra sprawa to jest taka, że jego dziewczyna, 46-letnia dziewczyna, przyjaciółka, kochanka, nie wiadomo, jakaś flama, mistrzesa, no już na GoFundMe jest taka strona, no już zebrali 11 milionów dolarów. No, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Facet rozprowadzał fałszywe dwudziestki, był bandziorem, był narkomanem, jeździł Mercedesem, no ale jego partnerka, można powiedzieć, ma 11 milionów, przypuszczalnie dojdzie to do 25 milionów, także że forsy jest jak lodu. Część ludzi spodziewa się, że jeżeli wojsko by wyszło, no to szczególnie ci socjalistyczni, demokratyczni gubernatorzy boją się cokolwiek zrobić z tymi bandziorami, którzy podpalają i teraz walczą z prezydentem, żeby on nie wysyłał wojska. Oni mogą wysłać Gwardię Narodową, ale oni jednak są, wszyscy socjaliści są przekonani, że Trump to jest dyktatorem na miarę Stalina, Hitlera, czy Mao nigdy nie przyprowadzają do tego, tak? Mao czy Castro, to socjaliści, demokraci amerykańscy uwielbiają ich, no ale sporo tych socjalistów amerykańskich, jakby Trump wyprowadził wojsko, żeby przyprowadzić porządek, no to by powiedzieli, że on jest właśnie dyktatorem i że to od początku było wiadomo, że jest dyktatorem. No co zrobić z podpalaczami? Tego nie potrafią odpowiedzieć, ale jednak tak by mówili. Żołnierze nie są wytrenowani do tego, żeby z cywilami walczyć, tak? Nie są przygotowani na to, żeby tam strzelać do cegieł, strzelać do obywateli i tak dalej. Także ta pomyłka może być potężna. No ale oni marzą. Komuniści zawsze uwielbiają jakieś masakry, jeżeli by doszło do wybicia kulami, powiedzmy 10, 20 czy 30 osób. No to wtedy
wtedy w zasadzie Trump nie wygrał. Nie wygrałby w wyborach w listopadzie, dlatego że wielu republikanów po prostu by nie poszło na wybory, a wielu demokratów by właśnie poszło. No i taka masakra by po prostu zmieniła Amerykę w socjalizm. Ameryka by się stała taka jak Wenezuela. Działałaby przez następne 5, 10, 15 lat, ale prędzej czy później cały ten komunizm by po prostu rozpracował od środka całą gospodarkę. Pieniądze by poznikały, produkcja by poznikała, wszystko by się rozpełzło. Za 30, 40 lat by się to wszystko rozpadło. Problemem jest takim, ktoś może powiedzieć, ale to zaczęłyby się wybory i i całe te wahadło by poszło na stronę prawicy, konserwatyzmu i tak dalej. Problem jest taki, że kiedy socjalizm jest wprowadzony, jest eliminacja przeciwnika. Jest eliminacja przeciwnika, bardzo powolna. Konserwatyści zostali wyeliminowani praktycznie rzecz biorąc z uczelni, wyeliminowani z prasy, wyeliminowani z polityki. Także, że konserwatyści to są mniejszością i na razie dopóki nie ma głodu, to pchają ten socjalizm. Jedynym jakimś panaceum na socjalizm to jest głód, a głód przychodzi po 20, 30, 40 latach. W ZSRR przyszedł po 70 lat. W PRL-u przyszedł po 45 lat, ale i tak czerwone świnie się ustawiły w Magdalence i tak dalej, i tak dalej. Gwardia Narodowa zrobiła trochę porządek, nawet w Minneapolis, bo ich tam wpuścili. Kto to wszystko organizuje? Wygląda na to, że prowokatorzy, marksistowska szkoła, marksistowscy ekstremiści, Antifa, ma cały taki network, całą tą sieć anarchistów, którzy tylko czekają na to, żeby zacząć to rozwalać. W Nowym Jorku jeden z tych szefów wywiadu policyjnego powiedział, że było to wszystko zorganizowane i zaplanowane do szczegółów, do konkretnych nawet celi. Duża grupa ludzi to byli kompletnie z innych rejonów. Przyszykowywali, wysyłali ludzi na zwiady, przyszykowali najróżniejsze rzeczy, benzynę, cegły, kamienie i tak dalej, i tak dalej. Nawet zbierali pieniądze na kaucję. Jeżeli ktoś byłby zaaresztowany, to oni zbierali pieniądze, żeby za kaucją ich wypuszczać, żeby za długo nie byli. Przyszykowali najróżniejszych tam lekarzy, pielęgniarzy i tak dalej, ludzi, którzy powiedzmy znali się na opatrywaniu. Przyszykowali rzeczy do mycia oczu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nie bardzo skomplikowane. To się wszystko działo, powiedzmy, takie zamieszki są znane. Ludzie, którzy żyli w Polsce między Solidarnością, Stanem Wojennym i Okrągłym Stołem, to jest wszystko normalne. Tyle tylko, że te rozruchy to były polityczne, a tutaj to są częściowo polityczne, ale za każdym razem ukradzione przez bandziorów. Część naiwnych idiotów myśli, że wychodzi i spokojnie tam tłumaczy, ale ogólnie rzecz biorąc o komunistów chodzi o masakrę. Jeżeli masakra się zdarzy, to już jest w zasadzie koniec Trumpa, jeżeli do czegoś to takiego dojdzie. Na 700 zaaresztowanych w Nowym Jorku to było 100 ludzi spoza Nowego Jorku, z Connecticut, z Pensylwanii, z Massachusetts, z New Jersey, z Iowa, z Nevady, z Virginii, z Maryland, z Teksasu czy z Minnesoty, także wszyscy ci ludzie, co chcą zamieszać, mieszają. Jest to skoordynowane, zorganizowane. Rząd federalny może zmienić. Rząd federalny może zmienić, bo mają dostęp do tego wywiadu. Mogą zorganizować się prawo antygangsterskie, czyli wszystkie te prawa mogą im zacząć zabierać pieniądze, mogą im zabierać
wszystkie te rzeczy, które oni posiadają, no i zniszczyć całą tą siatkę tych członków, bo to chodzi o to, rząd federalny może wkroczyć, kiedy są jakieś połączenia międzystanowe. Jeżeli jest w stanie, no to wszystko po jurysdykcja, czy tam prawo podchodzi pod ten stan, ale jeżeli już zaczyna się między stanami, no to już wtedy federalnie mogą się w to zaangażować. Jest w sumie 56 tych oddziałów antyterrorystycznych. No i oni mogą sporo zrobić. Nic nie pozostawia jednak, czy stanowych, czy lokalnych tych urzędników, polityków, żeby oni sobie umyli ręce odpowiedzialności właśnie za publiczne bezpieczeństwo, za obywateli, którymi powinni się opiekować. Część z nim straciła kontrolę, no ale część po prostu się wypowiada, że te wszystkie podpalenia mają rację bytu. Jacy to są politycy, jacy to są urzędnicy, którzy, niektórzy z nich nawet byli na tych protestach samych w sobie. Podjudzają społeczność i nie podkreślają, że nie ma takiego momentu, żeby po prostu prawo czy dyskusja była wymuszona cegłami. No, wychodzą jednak, lewactwo wychodzi, mówią, że mają rację, że ci ludzie mają rację. Major Nowego Jorku najpierw pochwalił policjantów, jak oni przyjechali, zatrzymali się i zaczęli jechać w tłum, no bo w zasadzie starali się o swoje życie. Również wyrzucili z pracy policjanta, który wyciągnął pistolet, no ale nikt nie mówi, że jego partner, czy tam kapitan, jego przełożony, dostał cegłą w głowę i dlatego ten policjant wyjął rewolwer, żeby się bronić. Nikt tego nie pokazuje. Tak samo jak z tym niby uduszonym przez szyję, nikt nie pokazuje tych 15 sekund wcześniej, kiedy był przyciskany szyją, czy 5 minut wcześniej w tym sklepie. No jest jedno wielkie oszukaństwo. Te gadzinówki socjalistyczne, komunistyczne, ta cała prasa nie szuka, nie dochodzi do dna, po prostu nie mówi, o co to chodzi. I zależy im, wygląda na to, że zależy im, żeby to się wszystko rozwaliło. Jak to się wszystko zakończy? No, jest nadzieja, że się wypali, jest nadzieja, że politycy, którzy popierają tego rodzaju rzeczy, zostaną wymienieni, ale jednak konserwatyzm jakoś się zasysa. Ta obsesja socjalizmu, obsesja tego lewactwa ogarnia coraz większą ilość Amerykanów. Ameryka przestaje być Ameryką już od 40-50 lat. Chińska grypa nie pomogła. Te 8 tygodni ludzi w zamknięciu po prostu zniszczyło, no i teraz ta sytuacja z tym murzynem nagazowanym też nie poprawiła. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Polecaj, wysyłaj gdzie możesz. Zdrowia!